Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak przejść przez pierwszą konfigurację w telefonie Samsung Galaxy Z Flip 6. Na początku naciskamy niebieski przycisk i wybieramy język. Przechodzimy dalej. Następnie wybieramy, czy łączymy się z siecią komórkową, czy nie. Zatwierdzamy umowę licencyjną. Przechodzimy dalej. Możemy skonfigurować sobie urządzenie z innym lub dać konfiguruj ręcznie, połączyć się z siecią Wi-Fi. Następnie dajemy na przykład ustaw później. Ustawiamy hasło i pomijamy na przykład tworzenie konta, kopiujemy dane lub też nie kopiujemy danych. Zgadzamy się na usługi Google lub też nie. Akceptujemy, przechodzimy dalej. Wybieramy przeglądarkę domyślną oraz wyszukiwarkę. Ustawiamy hasło do telefonu, jedno z tych lub pomijamy. Ja ustawię symbol i zatwierdzamy. Teraz logujemy się do konta Samsung, natomiast jeżeli na razie nie chcemy się logować, dajemy nie pamiętam hasła lub załóż konto. I dajemy skonfiguruj później w ustawieniach. I następnie pomiń. Zgadzamy się na zasady i warunki i akceptujemy. Zgadzamy się na usługi firmy Samsung. Wybieramy motyw jasny lub ciemny i przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej i dajemy zakończ. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.